Triss nie potrafiła pomóc Geraltowi, ale skierowała go do Corin Tilly, onej romantki, która zajmowała się odnajdywaniem zaginionych. Onej romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. Siemaneczko, moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie. Z tej strony kuzyn John się kłania. Witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dikigon. Moi drodzy, ja mam dzisiaj tylko godzinę, może godzinę, półtorej godziny czasu przy dobrych układach, ponieważ za długo posiedziłem sobie przy tworzeniu nowego autka. No i myślę, że tutaj mi troszeczkę krócej, a jednak wyszło tak, że nie wyszło. Dobra, moi drodzy, lecimy i załatwiamy sobie... Zdecydowanie. Właśnie, jaki mamy zadanka? Chcę dzisiaj się zająć tym zadaniem spisek. Spotkać się z Nixą w Pasiflorze. No, tam będziemy mieli dosyć ciekawe zadanka, z tego, co mi się wydaje. Możemy to zrobić tutaj albo pójść tam. Przygrać czy nie przygrać? Biały wilk, witaj w Pasiflorze. O, widzę, że mnie nie poznajesz. Witaj. Nie szkodzi, kiedy się ostatnio widzieliśmy, pewnie wyglądałam trochę inaczej. To było... Dawno temu. Przyszliście wtedy z Jaskrem i dwoma niziołkami. Ale było śmiechu z tymi malcami. Dotąd to wspominamy. Przepraszam, ale przyszedłem tu, bo... Ciszej. Dobrze wiem, po co przyszedłeś. Czekają już na ciebie. Tędy. Ruchanko? Idź tędy, na górę. Wow. Fajne przejście. Z dwoma niziołkami? Na pewno tam był... Szczerze wam powiem, że nie mam pojęcia, o co Kaman, ale okej. Geralt, jesteś. Jak widać. Mogłeś wybrać bardziej ustronne miejsce na rozmowę o zamachu. Wszyscy tak o nim myślą, więc nie ma się czego bać. Poza tym wiesz, to miejsce z tradycjami. Mówią, że to właśnie tutaj Falka planowała zamach na króla Vridanka i wszczęcie rebelii. Porównujesz się z Falką? Chyba nikt nie wpisał się w historię Redanii bardziej krwawo niż ona. Jej rewolta zmieniła bieg historii i to nas łączy. Ale jeśli chodzi o przelewanie krwi, planujemy upuścić jej tylko radowidowi. Cieszę się, że chcesz wziąć w tym udział. Przyznam, że nie byłem pewien, czy się zjawisz. Zapraszałeś, to jestem. A teraz przejdźmy do rzeczy. Zdaje się, że mojego wspólnika już znasz. Noż? Ty tutaj? Ho, ho. Emerytowani szpiedzy muszą się wspierać. Kiedyś broniłeś króla. Teraz mieszasz się w zamach na innego? Nie jestem z tego dumny, ale rozpatrywałem wiele możliwości i nie znalazłem lepszej. Radowid wiele razy udowodnił, że w głowie mu tylko własne interesy. Kiedy Kedwen poprosiło go o pomoc, najechał na nie. Kiedy ja błagałem o wsparcie dla Wyzimy, odprawił mnie z kwitkiem. Teraz wojna wchodzi w decydującą fazę i musimy działać szybko. Nie mam już złudzeń. Martwy Radowid to wolna Temeria. Skoro tak mówisz? Dobra, a czego chcecie ode mnie? Jeden z naszych pojechał się spotkać z informatorem i nie wrócił. Od tego, czego się dowiedział, zależy powodzenie całego planu. Gdzie mam go znaleźć? Musimy go znaleźć, a nie ma w okolicy lepszego tropiciela niż ty. Nie musisz mnie brać pod włos, Rosz. Macie jakieś wskazówki? Wiadomo, gdzie ten wasz wspólnik był widziany ostatnio? Podróżował pod przykrywką obwoźnego szewca.
Musiał przejeżdżać przez Pontar, najpewniej przez redański posterunek. Mamy tam swojego człowieka. On powinien wiedzieć więcej. Nazywa się Gregor. Dobra, pogadam z Gregorem. Dzięki. Postaraj się nie rzucać w oczy, o ile to możliwe. Jestem Wiedźminem. Od powodzenia twojej misji może zależeć przyszłość wojny, a więc Temerii i całej północy. Wiem, spróbuję tego nie spieprzyć. Do zobaczenia. Liczymy na ciebie, Geralt. Jasne, wiadomo. Cię nie widział, jak wchodziłeś. Tylko Madame Serenity i twój przydukas. A na ulicy? Nawet tu, w wolnym mieście Nowigrad, cały garnizon będzie stacjonować. Zabierasz gałgany do pralni, czy znowu będziesz w fontannie prać? Nie. Pracowałem w służbach specjalnych równych długach. Musisz mnie uczyć koncentrację. Ruchanko? No, może nie teraz, troszkę dzisiaj jesteśmy... Raz tak się najebałem, że zuszył krew! To zbankowo, a może i koni kurwać będą? No i on skąd to ten wiesz? Bo po prawdzie to za duży hajacz, król sobie liczy ostatnimi czasy. Przejśnika? Stary. Gdzie tu jest wyjście? Też mi taniec. Ciekawe, ile bierze za takie nieudolne wygibasy. Pewno więcej niż ty i ja razem. Nasz wulgarny przyjdzie samolot. Chyba nie znam. Uroczo wyglądasz. O, miłego dnia. Sławny Geralt z Rivii, prawda? Najszczersze życzenia. Wznośmy modły do potęgi wiecznego ognia, patrona naszego miasta. Tylko niezłomna wiara w moc tego zwycięstwa. Odmienię. Gnamy, bo mamy 800 kroków do pokonania. Ojej, nie w tą stronę. Tu. A czasu jak na złość mało. Co tam znowu? Możesz jeszcze się poddać. Już nie możesz. Chleba nie ma. Pieniędzy nie ma. Widawaj. No a jak był z tym zdrowicielem? Włóczyłem się nikomu nie wadząc, aż tu nagle on się zjawia i mnie ograbia. Ech, życie. Wieczny ogień na ale taki wiedź. Chleba nie ma, pieniędzy nie ma, bida panie. Wieczny ogień nas prowadzi. Ach! Żeś narobił bigosów w tym całym Lochmuim. Jeszcze płonie. Prawie sprawiedliwości, bynajmniej... Fere, fere. No, jakiś nowy tekst. Chyba. To jak niedyspozycją zawodową. Klasyka.
szukam Gregora. To znalazłeś. Ktoś ty? Geralt z Rivii. Przysyła mnie Dijkstra. Spodziewałem się kogoś od niego. Odejdźmy stąd kawałek. Ładnie sobie przystroiliście posterunek. Klasyka. Na polecenie samego króla, miłościwie nam panującego. Czym zawinili? Ten z prawej był guślarzem w pobliskiej wiosce. Źle komuś doradził i ludzie na niego donieśli. A tego z lewej nie lubił sąsiad i oskarżył go o czas. Więc to wina ludzkiej zawiści, nie Radowida. Że kto ustanowił prawo, które zezwala kogoś powiesić z takiego powodu? No, dokładnie. Do rzeczy. Pewnie wiesz, po co tu jestem. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał tędy, ale nie wrócił. Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz. Ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to jego. Dzięki, to mi wystarczy. Bywaj. Zaczekaj. Masz glejt przejazdowy? Bez niego cię nie przepuszczą. Mam. No dobra, do powodzenia. Dzięki, bywaj. Glejt przejazdowy, no. No dobra. No. Gdzie mamy płynąć? No, dobra. To my w takim razie przechytrzymy. Powiedzmy, że przechytrzymy. Lecimy Geralt, bo czasu nie ma. No. Na psiup. Pierwej wojska przeszły, potem mur, teraz wód. Posłucha musi być rady. Widzieliście, jakie mam muskuły? Jest. Dziwne. Wóz nie wygląda na uszkodzony. Rozejrzę się, może coś znajdę. Sporty wilków. Ślady szarpaniny. Ktoś dał komuś po gębie. Aha. Aha. Okej. Okay. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. Już pamiętam. Idziemy po butach. Co tu robi? Lakierki. Uwielbiam to zadanko. Czy psa? Witaj. Właśnie chłopka? Wiedźmak idzie sobie. Ja zajęty. Buty zbieram. Widzę. Zastanawiam się, skąd się tu wzięły. Ano wyrosły.
Jak grzyby. Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Rok nie może, bo Og i Pog będą źli. Og i Pog? To twoi koledzy? To znalaźcy! Wielkie znalaźcy! Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży. I co z nim zrobili? Wzięli do jaskini. Tam. Dziękuję. Jedliście go? Nie, on kościsty, niedobry, ble. Og mu kazał buty robić. Dla Oga, Poga i Roga. Po co wam buty? Człowieki noszą. To Og, Pog i Rog też chcą. Będą wielkie pany. Jak człowieki. No dobra. Czyli to jest ta zadanko, o którym właśnie myślałem. Byłem ciekawy, czy to jest zadanko. Czy to zadanko było jakby to powiedzieć, takie czasowe. Znaczy, może nie tyle czasowe, co czy to zadanie było. No, nie umiem się wysłowić, chyba tak. Czy to zadanie było takim jakby. Zadaniem pobocznym, czy jednym z zadań głównych? Stary znajomy. Idzie stąd, bo wpadnie do zupy. Jestem okropnie żylasty. Prawda, prawda. Tylko na niego popatrzcie. Sama skóra i kości. No, panowie, na mnie już czas. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie. Siada na dupie. Buty robi. Widzę, że się zaprzyjaźniliście, ale Talar musi pójść ze mną. Nigdzie nie idzie. Buty szyje. Jest mi potrzebny. Potrzebny tutaj. Ty masz buty. Og nie ma. Rog nie ma. I Pog nie ma. Zrobi buty, to pójdzie. Spokojnie. Talar wróci, tylko musi najpierw iść ze mną, żeby przynieść skórę na wasze buty. Słuchajcie Geralta. Dobrze gada. Patrzcie na wasze stopy. Wielkie, nie?
Żeby uszyć na nie buty, potrzebuję dużo skóry, kapujecie? Pójdziemy teraz z Geraltem i przyniesiemy skóry. Potem wrócę i uszyję wam buty. Dla Boga też. I dla Roga. Dla wszystkich po dwie pary. Niech idzie. Tylko niech wróci. No, wiedziałem, że z was równe chłopy. Trzymajcie się. Powinieneś się postarać o dzieci. Tak ja. Poza tym wiedźmini są bezpłodni. Widzę, że nic się nie zmieniło. Dalej jesteś cierpki jak zgniła kapuła. Ktoś cię po mnie przysłał, czy po prostu przechodziłeś obok? Roż i Dijkstra. O, nie zapomnieli i o mnie, jak miło. Dzięki, że po mnie przyszedłeś, Geralt. Wiem, że masz dużo na głowie zabijanie tych wszystkich potworów i w ogóle. Słyszałem, że wy też macie zamiar kogoś zabić. O, wtajemniczyli cię. Tak jakby, ale bez szczegółów. Może ty powiesz mi coś więcej. Wybacz, bracie, ale jak oni milczeli, to ja też muszę. Rozumiem. To po co się właściwie tu zapuszczałeś? To teraz ziemię Nilfgaardu. A myślisz, że Nilfgaardczycy nie potrzebują szewców? I szewcy. Pewnie mają swoich. A chuja tam mają, sami dyletanci i tyle. Na całej północy nie masz lepszego szewca nad Stalara. Tak, jasne. Wątpisz? Byłeś szpiegiem, a teraz współpracujesz z Dijkstrą i Roszem. Myślę, że wcale nie pojechałeś naprawiać Nilfgaardczykom butów. Dobrze główkujesz. Fakt, naprawianie butów to tylko przykrywka. Bo kto zwraca uwagę na szewca? Nikt. Spokojnie sobie pracujesz, a ludzie obok ciebie gadają. Czasem bzdury, a czasem coś ciekawego. Na przykład? Nic więcej. Jeszcze raz dzięki, Gen. Stąd już dam radę sam. Przekażę Dijkstrze i Roszowi, jak zrobiłeś w chuja Oga i jego kumpli. Idę o zakład, że zesrają się z wrażenia. To co teraz zrobisz? No jak to co? Wracam do Nowigradu i razem z Dijkstrą i Roszem wdrażamy w życie nasz genialny plan. Jakieś szczegóły? Stary, wybacz, ale nie mogę. Wiesz, kurwa, gdyby to zależało tylko ode mnie, wszystko bym ci wyśpiewał. Jak komuś ufać, to tylko tobie. Dzięki. Ale nie działam sam, więc nie mogę sam decydować. I trzymam gębę na kłódkę. Jasne, rozumiem. Bywaj i powodzenia. Oj, przyda się. Radowid to szczwana bestia. Ale damy jej radę. Nadstawiaj uszu. Niedługo o jego śmierci będzie trąbiła cała północ. Oby przy okazji nie trąbiła o nabiciu na pal tych, którzy go zabili. Hehehe, bez obaw. Potrafimy o siebie zadbać. Bywaj, Geralt. Okej. Okay. Zakończone, dobra. To zadanko mamy zakończone. To co tam, teraz jakieś zadanko poboczne jeszcze mamy? Dobra. Tak, i mogę mieć razy. Wróg publiczny. Och, aż 1300 do przybycia. Kawał drogi. Ale sobie damy radę, a jak? No właśnie, mam pytanko do tych, którzy zajmują się OBS-em. Otóż
chciałbym zrobić taki efekt dźwiękowy w OBS-ie, żeby między przejściem między jedną a drugą sceną dźwięk, na przykład muzyka, wyciszała się. Wy chcecie jak to zrobić? Jeżeli tak, piszcie mi na w komentarzach pod odcinkiem. A ja oczywiście w międzyczasie też spróbuję takich rozwiązań poszukać na sieci, może coś znajdę. To dam wam znać w następnym odcinku. No, rusz się, Geralt. Handlarz. Nie potrzebujemy handlarza. Przejście przez most. Honor i ojczyza! Czarni zdobyli... Charaktery, co? Lejtie? Nam papiery niepotrzebne, my z Nowigradu są. Z dziada prodziada. Wojna zastała nas w zimie, w interesach byli. Możesz przejść! Dziękuję za pozwolenie, kuźwa. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej twarzy. Ciężko uwierzyć, że Nienkę parała się gusłami. Taka miła starowinka. Przed potworami bronią nas chłopcy choroby. Tacy jak ty, to tylko choroby przenoszą. Ty zety, ty mi ty zety. Jak my się dostaniemy do Białego Mostu? Na gościcu do zetek. Mówię wam, takiego wczoraj węgorza wyłowiłem. Długi na 500. Nie mam jak. Ja już raz pod darem płynąłem, starczy mi. A co się stało? Barkę, na którą się załadowałem, napadła żagnica. Gdyby nie to, że na pogładzie był wiedźmin, wszystkich by zeżarł. Jeszcze nie było nawiązanie do naszego zadanka. Groźny znak cechowy nosisz. Który otrzymaliśmy. Jego wysokość ratownik to król srogi. Honor i ojczyza! Zastanawiam mnie, czy ta historyjka, o którą goś opowiadał, tej żalnicy, to czy czasami nie jest... Czy to nie jest nawiązanie do potwora, którego ubiliśmy w jednym z... Kropla jego jadu armię całą! Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej pasji. Ciekawy ten wasz bazyliszek. A pewnie, że ciekawy. U nas takiej bestii nie uświadczysz. One tylko w dalekiej Zerikanie się rodzą. Z jaj przez koguta zniesiony. Ciekawy ten bazyliszek, bo wygląda to mi jak wiwerna. Dość młoda i mizerna. Głupoty gadacie, toż to bazyliszek najprawdziwszy. Racja, co ja mogę wiedzieć, jestem tylko wiedźminem. Hola, hola, jak to nie bazyliszek, tylko jakaś wawerna, to za co ja płaciłem? Oddawaj pieniądze, oszuście! Dzielni wojacy, nie napierajcie, bo... Uwaga! Jedzenie! Spróbujcie go otoczyć! Kurwa! Do kartki. Nie właśnie tylko bazyliszek był udawany, ale i klatka. Nie pojawiło mi się tutaj to jakieś zadanko? Nie.
Czekaj, co tam było? Było jedno z zadań chyba. O! Dobra. Dobra, jeszcze jakieś 45 minut mam, kurczę. Dzisiaj dość późno zacząłem. Ej. Ale mam nadzieję, że efekty będą zadowalające. No, już prawie. Tutaj? Łazić z powrotem! Ale komendancie, tam się roi od potworów i pułapek! Strzeżcie się! Czterech naszych wynieśliśmy rannych, a na dole zostało chyba z 10 trupów! Wiesz, trudniej o gładką czerwonicę. Gówno mnie to obchodzi! Mamy rozkaz przeczesać jaskinie i zrobimy to! Może tak, może nie, może i się jebać. No ładnie. Jakieś kłopoty? Same kurwa kłopoty! Jeden kurwa wielki kłopot! Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden! Sposób na kłopoty. Przysyła mnie Radowik. A, to ty! Czekaliśmy na ciebie! Cóż za entuzjazm! A czego się spodziewałeś? Zjawiasz się, jak odwaliliśmy połowę roboty i zgarniesz całą chwałę. Podobno nie daliście rady wejść do środka. Do wczoraj. Potem znaleźliśmy to. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Dobra robota. Oszczędziliście mi trochę czasu. Radzi jesteśmy. Sądzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Tropimy ją od Lok Muin. Wyłupienie oczu to było za mało. Radowid powinien był ją tam zatłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sowę i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eilhart przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nich. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życiem. Ktoś z twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa. Na co, hop-siup? Ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa. Na to nie liczę. Jak myślisz, zdziała coś? Tu już chyba byłem. Mechanizm otwierający drzwi. Brakuje jednej płytki. Ja mam kaszę. I
idealna kryjówka, jeśli jest się sobą. Mnie będzie trochę trudniej się tu poruszać. Ciekawe. Jezus. Dobra, same. Dobra, trzeba będzie przejść pewnie przez ten portal. Portale, świetnie. Na dodatek łowcy pewnie przy nich żyją. Kto by pomyślał? Nienawidzę portali, flaki się przewracają. Tasia lotka wystrzępiona na brzegu. To sobie pióro. Może da się go jakoś uruchomić. Teraz powinno zadziałać. To. Cofnij się! Nie podchodź! Schowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz. Ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Tak. Zgadza się. To ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowid na pewno mnie doceni. Dostanę awans, albo może nawet medal. Co takiego ma się tu wydarzyć? Tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Pisała o Idzie Emean, Margaricie Lozonkil, Franceste Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co, jak nie zdołasz? Bądź grzecznym łowcą i oddaj mi kryształ. Jestem grzeczny. Proszę. Kusie. Zaszła ci ochota?
jej laboratorium. Kolejny nieaktywny portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Może spodobało się Neckerom. Czy trzeba zeskoczyć chyba tu na dół, jeśli się nie mylę? Tunel. Ciekawe, dokąd prowadzi. Jest i ogniwo. Więcej nie ma, nie ma. No to wychodzimy stąd. A jak my stąd wyjdziemy? Jak portale są? Ty. Kolejne pióro. Chyba raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Polimorfia, czyli umiejętność zamieniania się w coś innego. Nie lubię portali. Nie mogło się obyć bez strażnika. Wow. Nie frytek. Serio? Jest już? Zaskoczył mnie. Ale słabo. Sabirko, sabirko. Dobra, lecimy zobaczyć, co się tam dzieje. O, proszę, kratkę. Łóżko
stół, kilka krzeseł. Skromnie, ale jednak wygląda jak mieszkanie. To agaty. Filipa zawsze nosiła takie na szyi. Tylko dlaczego są zakrwawione? Albo z kimś walczyła, albo użyła ich do swoich eksperymentów. Zakrwawione narzędzia chirurgiczne. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację. Notatki. Prawie całkiem zwęglone. Nic się nie da odczytać. Co to? Anyżek i kora brzozy. To silna substancja odkażająca. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. No, tu jest. Kryształ z megaskopu. Mocno okruszony. Żeby ten już poleciał. List miłosny. Co? Rzuciła jakąś kobietę dla Dijkstry. No, ciekawe. Kurz, brud i kryształ z megaskopu. Pojęcia nie mam co to, ale pewnie jest ważny. Dawaj go, oddamy go królowi. Zapominasz się. Rozkazy zachowaj dla swoich ludzi. Jak sobie życzysz? Brać go! Idioci. Chcę go żywego! Żywego! Rozkaz! Zabił go! O!
nigdy się nie nauczą. Można i tak. Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą, dyfetyzm i dyzercję. Niech żyje, niech żyje. Uważajcie! Honor i ojczyzna! Niech żyje Radowid. No dobra. To okręt jego królewskiej mości Radowida V, króla Redanii. Czego tu szukasz? Chcę się widzieć z królem. Chodzi o Filipę Eilhart. Skoro tak, to chodź za mną. Tylko bez gwałtownych ruchów. Mam cię na oku. Wiedźminie, jakieś postępy? Znalazłeś Eilhart? Nie było jej tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale znalazłem ślady eksperymentów medycznych. O, to ciekawe. Wydaje mi się, że próbowała przywrócić sobie wzrok. Doprawdy? Puste oczodoły znacznie bardziej do niej pasują. Masz jakieś dowody? Nie, ale mogę dać słowo. Słowo? Możesz dać słowo? Wybacz, ale w słowa to właśnie Eilhart nauczyła mnie wątpić. Zatem nie mamy o czym rozmawiać. Żegnam. No dobra. Zadanie zakończone, ale co prawda nie w taki sposób jak... Pewnie miałem to zrobić. Dobra. Trzymaj się ode mnie z dala. Gdzie? Udajemy się teraz do domu Priscilli. Znaczy, no powiedzmy, że do domu Priscilli. Poczekaj, z czarownicami się uporamy, to i zabać się. Powodzenia.
gadania. Dobra, a teraz sobie... będę 1400 kroków. Nam papiery niepotrzebne, my z Nowigradu. Niech żyje Radom. Wsiada prodziad. Wojna zastała nas w wyścigu. Honor i ojczyzna. A, jasne. Tak, robicie samo, moi drodzy, ja sobie tutaj przekimam do rana, do świtu. Na środku ścieżki, no dobra. I tak będzie mi szybciej teraz lecieć. No, spod głosu jednej kary. Łupiec. Kupujecie czy oglądacie? Pokaż swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Dobra. Co można sprzedać? Okej, nie jest nic ciekawego. Okej. Bywaj. Spłukaliśmy gościa do zera. No cóż. To częste. Temu targiem też trzeba będzie zacząć powoli sprzedawać. Nie są zbyteczne. Nic mi nie są potrzebne. Znaczy, nie wszystkie nie. O. Łódka. Ja sam myślę, że jedna z nich będzie rozbita. Nie jechałem, znaczy płynąłem. Widzicie laster. Jasne. Może dzisiaj sobie już to zadanko też jeszcze zrobimy, ale wątpię. Obawiam się, że jeszcze nie zdążę. Chociaż w pół godziny można wiele rzeczy zrobić. No, mniej niż pół godziny. Najpierw trzeba tam dobiec. Co to było? Nasnica. Dobra. Właśnie południca. Właściwie.
Niech sobie tam lata. No i jesteśmy w Nowigradzie. Zapraszam panowie. Śpieszy mi się, jak widać. Czemu to nam tu łatwo w domu przypadło? Ostrzegam cię. To skandal! Trzymacie nas pół dnia, owoce mi na wozie gniją! Kolejny przybłęda. Może być, że nim druga połowa dnia upłynie, ty będziesz gnił po pierwszy. I nie tu. Wieczny. Życiu piękne są tylko żonkile. O diabła z wami wszystkimi. Zachowuj się przykładnie, Hultaju. Myślałam, że wiedźmini wyglądają bardziej. Wiedźmińsko. Nie, wiedźmini są normalnymi ludźmi. Cześć, Priscilla. Mam plan, jak wyciągnąć Jaska z łap łowców czarownic, ale najpierw musimy znaleźć Dudu. A co to znowu za plan? Nasz Doppler wcieli się w Mengego i wyda rozkaz, żeby przeniesiono Jaska do Oxenfurtu. Wtedy będziemy mieli szansę go odbić. Genialne, ale jak chcesz znaleźć Dudu? Przyjaźniłaś się z nim. Wiesz, gdzie może się ukrywać? Dopplery nie ukrywają się gdzieś, tylko jako ktoś. Zazwyczaj, kiedy miał kłopoty, znikał i pojawiał się następnego dnia pod inną postacią. Ale tym razem nie wrócił. Jak długo znasz Dudu? Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale nie jestem pewna. Wygląda na to, że kręcił się przy mnie przez dłuższy czas pod różnymi postaciami, próbując zwrócić moją uwagę. Wcale mu się nie dziwię. Dziękuję. Nie zorientowałam się aż do momentu, kiedy postanowił postawić wszystko na jedną kartę i podszył się pod Jaskra. A po czym poznałaś, że to nie Jaskier? Dudu nie umie śpiewać? Nie, po prostu nie mówił cały czas o sobie. Trzeba jakoś skłonić Dudu, żeby wyszedł z ukrycia. Może udałoby się zostawić mu jakąś wiadomość u przyjaciół albo u ludzi, którym ufał. Nie jestem pewna, czy Dudu przyjaźnił się z kimkolwiek poza Jaskrem i trupą Iryny Rynard. Całe dnie spędzał na scenie albo na widowni. Czyli lubił przebywać w teatrze. Tak, właściwie jestem zdziwiona, że do nas nie przyszedł po tym wszystkim. Przecież mógł liczyć na pomoc lisów. Skoro aktorzy są gotowi pomóc. Oczywiście, wystarczy, że wspomnisz o Dudu. Iryna i jej trupa dużo mu zawdzięczają. Możemy wykorzystać przedstawienie. Gdyby wpleść w tekst którejś ze sztuk wiadomość dla Dudu, może udałoby się go wywabić z kryjówki. Pomysł nie jest zły, ale parę wersów nie wystarczy. Poza tym, czy naprawdę myślisz, że Dudu umila sobie teraz czas, chodząc na przedstawienia, które zna na pamięć? To co proponujesz? Musimy napisać całą sztukę. Coś nowego, głośnego, co od razu przyciągnie uwagę Dudu. Najważniejszy jest dobry tytuł. Coś, o czym całe miasto będzie mówić. Jeśli chcesz, możemy zabrać się do tego od razu. Nie wiem, czy nadaje się do pisania sztuk. Może lepiej zajmij się tym sama. Ale będzie szybciej, jeśli mi pomożesz. Zobaczysz, będziemy się przy tym dobrze bawić. Dobra. Możemy się teraz zająć pisaniem sztuki. Masz już jakiś pomysł na fabułę? Właściwie... Bo wiesz, najważniejsze, żeby wyraźnie przekazać Dudu, że może na ciebie liczyć i że chcemy uwolnić Jaskra.
To musi być absolutnie jasne przesłanie. Ale oczywiście głęboko zintegrowane z efektem dramaturgicznym, a to znaczy, że potrzebujemy odpowiedniej struktury scenicznej. Rozumiesz? Pewnie. Mniej więcej. To wystarczy. Teraz musimy znaleźć odpowiednią formę wyrazu. Najlepsza byłaby jakaś współczesna, chwytliwa historia. Może o kondotierach z powis? O, już wiem, Lorenzo Molla. Wiesz, opowieść o przystojnym, ale bezwzględnym bandycie i Dopplerze, któremu udało się go przechytrzyć. Teraz Doppler musi się ukrywać i może liczyć tylko na Wiedźmina. Który z kolei zrobi wszystko, by ratować swoją córkę. Albo nie, ukochaną. No, co ty na to? Może spróbujmy wymyślić coś innego. To wydaje mi się trochę... Za współczesne? Ach, racja. Czekaj, daj mi chwilę. Mam! Już wiem! Wystawimy historię o Jerzu z Erlenwaldu. Potajemne zaręczyny, klątwa, okrutna królowa, dzwony biją północ. Ale... I wtedy wszyscy widzą jego twarz. Potwór chce porwać księżniczkę Pawettę. Każą go zabić, ale pojawia się Wiedźmin. I wszystko dobrze się kończy. No, to postanowione, tak? Chciałeś coś powiedzieć? Musimy wymyślić dobry tytuł. To dużo ważniejsze niż sama historia, którą przedstawimy. Mam już kilka pomysłów, może coś ci się spodoba. Naprawdę? Tym razem weźmiesz pod uwagę moje zdanie? Oczywiście, przecież pracujemy nad tym razem. Ja tylko dowodzę. Mam na razie dwa pomysły. Ocalenie Dopplera i zmiennik wybawiony albo triumf Wiedźmina. Który ci się bardziej podoba? Może być ocalenie Dopplera. Jest krótszy, więc łatwiej go zapamiętać. Jest tylko jeden problem. W historii o Pawetcie i Zaklętym Jeżu nie ma żadnych Dopplerów. Nie szkodzi. Zamienimy jeża na Dopplera. Najważniejsze jest przesłanie. Przybywa Wiedźmin i ratuje Dopplera. Jasne? Jasne. To będzie komedia? Myślałam o dramacie, ale jeśli wolisz coś lżejszego, zdecyduj i wezmę się do pisania. Niech będzie komedia. Niech będzie komedia. Niech będzie. W takim razie zabieram się do pracy. A ty siądź sobie gdzieś w kątku i mi nie przeszkadzaj, dobrze? W porządku. Skoro nie potrzebujesz pomocy przy pisaniu. Geralt, czekaj. Rym do Wiedźmina? Wołowina? Skończyłam. Gdybym miała więcej czasu, zrobiłabym z tego małe arcydzieło. Ale nie mamy czasu. Jaką wiadomość dla Dudu przekażemy w sztuce? Wiadomość? Myślałem, że wpleciesz do tekstu coś w rodzaju przyjdź do zimorodka albo... Ale to zupełnie nie pasuje do charakteru mojej sztuki. Przecież napisała się specjalnie po to, żeby nawiązać kontakt z Dudu. No dobrze, to jak to sobie wyobrażasz? Nie wiem. Poznamy go po bliźnie albo będziemy improwizować. Najpierw zanieś tekst madam Irinie. Wiesz, gdzie ją znaleźć. Jej trupa występuje w zaułku rzeźników. Dołącz do nas później. Bywaj. Masakra. No to lecimy. No to nieźle, bo nam mieczem. Bogowie, kostucha po mnie przyszło. Wyglądasz z nowe kryny. Obraza majestatycznego okna. Jeszcze jak. Dorodne dziewczyny przyjechały z krain zajętych przez niebę. No a jak było z tym zdrowiciem? Bohaterze ty mój, chodź, niech no. Moja mamusia was pozdrawia. Serio? Jak będę duży, zostanę rzeźnikiem. Siemaneczko. Siemaneczko. Dobra. A ty gdzie? Tam ku...
Tu występuje trupa madam Iriny? Tak. Ale wpuszczam tylko za biletami. A teraz to w ogóle żadnego przedstawienia nie ma. Tylko aktory próbę se robią. To co? Dać bilecik? No nie ma teraz przedstawienia. Ale bilecik kupić możesz. To co? Dać bilecik? No dobra. Masz. Nie no, nie włoś nikomu w oczy. Bo te aktory na próbach strasznie wstydliwe. Było już prawie dobrze, ale... O, jaki co zabijaka. Ci nie pasuje? Sama nie wiem. No po prostu więcej o... Madam Irina, czy moglibyśmy porozmawiać? Geralt z Rivii, Jaskier, tyle nam o tobie opowiadał. Przyszedł z tobą? Nie, ale mam nadzieję, że niedługo się tu pojawi. Przychodzę w sprawie Dudu. A w takim razie chodźmy porozmawiać do mojej kwatery na tyłach teatru. Tam nikt nie będzie nam przeszkadzać. Jak mogę ci pomóc? Dudu i Jaskier ostatnio się u nas nie pokazywali. Chciałbym wystawić sztukę teatralną, coś, co ściągnie tłumy do waszego teatru. Rozumiem. Chcecie, żeby Dudu usłyszał o przedstawieniu. Czyli to ma być jakaś zupełnie nowa sztuka. A kto ją napisze? Priscilla. Sztuka jest już gotowa. To historia o Wiedźminie, który ratuje Dopplera. Brzmi nieźle. Chętnie rzucę okiem na tekst. Ale najpierw musimy pomyśleć o nagłośnieniu przedstawienia i jakiejś ochronie. Zajmiesz się tym? Jak mam pomóc w nagłośnieniu tej sztuki? Jeśli chcemy, żeby usłyszało o tym całe miasto, trzeba porozmawiać z maskonurami. Co to za maskonury? To grupa ulicznych artystów. Jeśli oni będą zapowiadać tę sztukę, dowiedzą się o niej nawet omułki w dokach. O. Gdzie mogę ich znaleźć? Kiedyś wynajmowali kwaterę na Okrawkach, w kamienicy przy parku, ale nie wiem, czy dalej tam są. Ostatnio nie pokazują się na mieście. Może wycofali się z interesu? Sprawdzę, czy zgodzą się dla nas pracować. Domyślam się, że sztuka o Dopplerach może być kontrowersyjna, ale żeby od razu wynajmować ochronę? Nie wiem, czy często bywasz na przedstawieniach, ale publiczność w Nowigradzie uchodzi za wyjątkowo trudną. Zgniłe jabłka, pomidory, jajka? Raczej topory, maczety i cegły. Wow. No dobrze. Znasz kogoś odpowiedniego? Może rozejrzyj się w dokach? Tam zawsze kręci się kilku takich, co za parę koron podejmą się każdej roboty. Dzięki za pomoc. Wrócę jak najmę ochroniarzy. Do zobaczenia. Dobra. No dobra, to wynajmiemy... Dość mam tego wszystkiego. Gdzie się pakujesz? Nie chce mi się nawet strzępić języka. No proszę, kolejny dziwot. Dobra, moi drodzy, przygotujemy sobie dzisiaj jeszcze to zadanko. Nienawidzę quest. Znajdziemy ochroniarzy. Znajdziemy te maskonury, tych maskonurów. No i zobaczymy. Ładna walka, niezła praca nóg. Przyszedłeś zmierzyć się ze mną albo z Halem? Wiedźmin przeciw bestii z Metiny! Instynkt zabójcy kontra pierwotny szał! Chcę was zatrudnić do ochrony. Chodzi o przedstawienie teatru. Mamy się z kimś napierdalać na scenie? Macie przypilnować, żeby nikt się nie napierdalał pod sceną. Trafiłeś pod zły adres. Nas interesuje walka.
A może załóżmy się. Jeśli pokonam Hala, pójdziecie pracować dla mnie za darmo. Widzisz? Hal nie przepada za teatrem. Sprawy sercowe. Pomijmy szczegóły. Żeby go przekonać, trzeba czegoś ekstra. Zmierz się z nami dwoma naraz. A? Walka stulecia. Wiedźmin kontra dwugłowy smok z Metiny. Dobra. Przegram? Na pewno przegram. Wtedy zapłacisz podwójnie, ale będziemy dla ciebie pracować. Staj. Dobrze, mogę zmierzyć się z wami dwoma naraz. Najpierw daj pieniądze. Jeśli przegrasz, to zostaną u mnie. Dobra. Podwójna stawka, tak jak powiedziałeś. Jeśli wygram, wraca do mnie. Ha, kończ z tamtym, mam coś ekstra! Stawiam na tego z grubą życie! Zdychaj! Jesteś już ścierwem! No, dawaj, zbiegaj go! Zajdźcie go od tyńca! O ty. Dwóch naraz. No, dostać taki piękny wpierdol to nieczęsto się zdarza, co Hal? O nie miał, ale widzę po jego gębie, że mu się podobało. Czas trochę odsapnąć. Możemy pójść i ochraniać, co tam chcesz. Za darmo, co Hal? Masz z powrotem swoje pieniądze. Niech cię głowa nie boli. Zdążymy przed przedstawieniem. Dzięki. Dobra. Idźmy jeszcze do Maskanogów. No sorry, to ma musi być dobra. 7 minut, 8. Myślę, że zdążę, mam nadzieję. Sorry, z drogi. Nie śpieszy mi się. I to bardzo. Tak się wczoraj schylałem, że już... Wygrasz, to ci dopiero! Higiena rasowa jest w tym mieście na tym samym poziomie. Czego tu szukasz sobie? Też chciałbyś zarobić, no? Ja kombatant. Daj to koronę. Kurzony chodzą od rana. To ci. Ładna melodia, tylko strasznie smutna. W takim razie oddaję mój nastrój. Czego tu szukasz? Szukam Maskonurów. Dobrze trafiłem? Nie mamy na czynsz. Daj nam spokój. Chyba zaszła jakaś pomyłka. Przepraszam. Myślałam, że właściciel kamienicy najął kolejnego oprycha, żeby zmusił nas do opłacania rachunków. Nie chcę od was żadnych pieniędzy, wręcz przeciwnie. Jestem gotów wam zapłacić, o ile zgodzicie się nagłośnić nową sztukę Madame Irinie. Och, obawiam się, że to niemożliwe. Od czasu, kiedy zaśpiewaliśmy balladę o kapłanie Hemelfarcie, któremu w głowie tylko kurwy i żarcie, przyczepiła się do nas banda grubego. Co to za jedni?
Zwykłe oprychy na żołdzie kościoła. Teraz pełno takich band. Grozili Nisi. Powiedzieli, że przytną jej szpiczaste uszy. Nie pozwalają nam występować. Przeganiają gabiów, niszczą instrumenty, a ostatnio bez przerwy czatują pod domem. Nie wiemy już, co mamy robić. No dobrze. A pomożecie mi z tą sztuką, jeśli załatwię, żeby Gruby i jego koledzy się od was odczepili? Oczywiście, że tak, ale to nie będzie łatwe. Z nimi nie sposób się dogadać. Spokojnie, są inne metody. Nie chce mi się nawet strzępić języka. Ty co? To Piąta Królewna? Ja nic nie mówiłem. Nie dość, że heretyk to jeszcze łga. Co z nim zrobimy? Odbijemy mu nerw. To wy jesteście. Ej, Gruby, patrzaj no. Zdaje mnie się, czy on ma kocie oczy. A no ma. Widać mu matkę, koty na dachu dupczyli. Czego szukasz w mieście wiecznego ognia, Brudasie? Zostawcie maskonury w spokoju. Te gnidy, co obraziły hierarchę Hemerfarta? Co go od churwiarzy wyzwały? Prędzej naszczam do świętego Zlucza! Niech no tylko zejdą, poety niedojebane. W dupy im te flety powsadzam, bluźnierco. Wtedy co piardną, to nową melodyjkę zagrają. Dobre. Spływajcie stąd, ale już. Co? Kurwa! Siądźcie w koło! Chłopaki! Ale im dałeś popalić. Ach, to było piękne. Raz, dwa, przez plecy. I w łeb! Wreszcie będę mogła wyjść z domu, nie naciągając kaptura na głowę. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Bez przesady. Nie ma za co. Ależ jest. I dobrze pamiętam, co obiecaliśmy w zamian za pomoc. Będziemy zachwalać sztukę Irina, aż zedrzemy sobie gardła. Ile za to chcecie? Nic. Ty pomogłeś nam, to teraz my pomożemy tobie. Zobaczysz, spędzimy do teatru pół miasta. Przygotujemy się szybko i ruszamy na ulicę. Do zobaczenia. No dobra, moi drodzy. Dobra. Jak nie skryję tam ten... Na straż uważaj. Gorsi od rekat jeden. Dobra. Można było uciec gdzieś z tego miasta. Dobra, moi drodzy, już lecimy do teatru. Najlepsza komedia roku! Usmarkacie się ze śmiechu! Dość mam tego wszystkiego. Miejsce doplerów jest na stosie, nie w teatrze. Nie zatrzymywać się. A twoje nasi kwiocie, wracaj tam krowy za cycę ciągach. On jest doplerem, a ona... Sza! O tym dowiecie się na przedstawieniu Madame Iriny i Lisów. Super. Dobra, moi drodzy. Może jeszcze sobie dzisiaj. Nie by już powinienem kończyć, ale jednak kurczę blade, no. Witaj, Irina. O, jesteś. Udało mi się nająć ochroniarzy. Świetnie, jedna rzecz załatwiona. Omówmy tekst sztuki. To jest całkiem nieźle napisane. Byłam gotowa narazić się na kompromitację dla Dudu, ale widzę, że to może być coś naprawdę interesującego. Wiem już nawet, kogo obsadzić w rolach sługi, wiedźmina i królowej, ale zastanawiam się nad księciem i księżniczką. Kto zagra wiedźmina? To amator, nie pracowałam z nim jeszcze. Ale jestem przekonana, że w tej roli sprawdzi się znakomicie. Rozumiem, że niedawno dołączyłeś. Poniekąd. No nie udawaj, że nie wiesz, o kim mówię. Chodzi o ciebie.
Żaden ze mnie aktor. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale z ekspresją niesłabą. To się świetnie składa, bo będziesz grał Wiedźminę, a nie księżniczkę. Musisz pojawić się na scenie, żeby Dudu cię zobaczył. Po to przecież wystawiamy tę sztukę. Racja. Racja. Jakoś na początku nie pomyślałem, że do tego dojdzie. Nic ci nie będzie. Masz tylko wyjść na scenę z wielkim mieczem, porobić groźne miny i wygłosić kilka kwestii głosem jak spod jaj. No, chyba dasz radę. Głosem jak spod jaj? To kogo widzisz w roli księcia Dopplera? Waham się między dwoma kandydatami. Bezpiecznie byłoby wziąć Abelarda Ryzę. Jest w naszej grupie od dawna, warsztatowo bez zarzutu, ale tłumów raczej nie porwie. Jaka jest druga opcja? Maxime Bollier. To wspaniały aktor i publiczność go uwielbia, ale niestety nigdy nie można mieć pewności, czy przyjdzie na przedstawienie trzeźwy, ani czy w ogóle przyjdzie. Dobra. Weźmy tego Abelarda. Wolę solidnego rzemieślnika od nieprzewidywalnego artysty. Masz rację. Cały ten projekt jest wystarczająco ryzykowny bez Maksyma. No. Zastanówmy się nad księżniczką. To mała rola, ale ważna. Kto mógłby ją zagrać? Priscilla to dosyć oczywisty wybór. Jest młoda i ładna, ale ja mam jednak większe doświadczenie sceniczne. Umiejętności i doświadczenie są ważniejsze niż wygląd. Bardzo mi miło. Dam z siebie wszystko. Obsadę mamy ustaloną. Na to wygląda. Jesteś gotowy rzucić się w wir kariery aktorskiej? Przyciągniemy. Dobra, przyciągniemy jeszcze parę minut. Przejrzałem tekst, zanim do ciebie przyszedłem, tak z ciekawości. Więc możemy zaczynać choćby zaraz. A ja nie znam tekstu. Kurczę. Chodźmy na scenę. Zoltan? Co tu robisz? Słyszałem od Pyszczyni, że macie wystawiać sztukę i ty zagrasz główną rolę. Bez przesady. I pomyślałem sobie, że nie mogę przepuścić czegoś takiego. Powiedz, ubiorą cię w rajtuzy? Chodźmy już, Geralt. Musisz się skupić przed występem. Powodzenia. A masakra. Panie i panowie! Cni obywatele świętego miasta Nowigrad! Witajcie! Zapraszamy na wyborną komedię pod tytułem Ocalenie Dopplera! To będzie komedia. Wiedźmin Geralt, grający sam siebie. Katarina jako królowa. Leo Ribe jako podły sługa. W księcia wcieli się weteran nowigradzkiej sceny Abelard Ryza. W roli księżniczki ujrzycie zaś wybitną artystkę, królową sceny Irinę Renard! To będzie tragedia, a nie komedia. Królowo! Ten pogromca potworów, któregoś była łaskawa wezwać, pokornie czeka w korytarzu. Wprowadź go! Chętnie się z nim rozmówię. A ja winka łyknę, tak dla kurażu. Wiedźminie! Wzywam cię w arcydelikatnej sprawie. Wiem, że potwór jakowyś pojawi się dziś na zabawie. Bądź czujny, gdy bestia się pojawi, ukróć ją o głowę. A w nagrodę dam złoto, rubiny i kołdry puchowe. Zabijanie potworów to moja natura i praca. Nie robię tylko tego dlatego, że tak się opłaca. Geralt łyknął haczyk, plan się uda, to bezsporne.
Na balu sprawię, by luby twej córy zmienił formę. Wówczas, to pewne, głupi wiedźmin go zasiecze, a inni goście wezmą potwora na miecze. Żałować będzie kochanka me dziecię. Ale przecież nie wezmę bestii za zięcia, no przecie. Czemu to jest na czas? Ja się Zebraliśmy się tu z radosnej przyczyny. Dziś odbędą się księżniczki z rękowiny. A potwora ani widu, ani słychu. Może wśród gości kręci się po cichu. O, ukochana! Długo skrywaliśmy nasze gorące uczucie. Całe miesiące wstrzymywaliśmy też cielesne chucie. Starczy już sekretów. Proszę cię, luba, o rękę. To powiedziawszy, wraz uklęknę. Zgadzam się, ukochany. Zgadzam. Moment! Tradycja nakazuje, by narzeczeni winem toast wznieśli. Zróbcie to. Albo szczęście wasze pradawna klątwa przekreśli. Zdrada! To nie wino! Tylko srebrem zaprawiona mikstura! Czuję, że zaraz wylezie ze mnie niecna kreatura! Ludzie, to nie książę, lecz Doppler pod jego postacią. Pierwsze słyszę o romansie ludzi ze zmiennokształtną bracią. To potwór, o którym mówiłam, wiedźminie! Bij, zabij, aż krwią jego ziemia spłynie! Przestańcie, potwór czy nie, ja go kocham! Chować miecze, bać się do plera to głupota. Zaręczam, to zupełnie nieszkodliwa istota. Pamiętajcie, nie wygląd bestie czyni, ludzie. Lecz podły charakter, właściwy temu słudze. Masz rację, wiedźminie, to sługi podszepty. Nasunęły mi na myśl takie podłe koncepty. Oszczędź Dopplera, niechaj będzie mym zięciem. Człowiek czy nie, ważne, że córa kocha go namiętnie. Morał tej historii, dobrzy ludzie, jest taki. Nie jest potworem, kto kształt ma wieloraki. Wiedźminie, w tobie każdy Doppler ma przyjaciela. A podłego sługę czeka teraz najciemniejsza cela. Straż, wezwijcie straż! Niech wyprowadzi stąd tego zdrajcę. Hola, nie słyszeliście rozkazu księżniczki? Zapraszamy! No. Panie władzo, no już. Dawajcie na scenę. Zakujcie tego zdrajcę w dyby. Nie bój się. Wszyscy potem żyli długo i szczęśliwie. Siemka, Dudu. Wkrótce potem Doppler i księżniczka ślub wzięli, a na czas wesela nawet sługę wypuszczono z celi. Fajna historia. Dopplerów jest na stosie, palić ich trzeba! Daj spokój, nie widzisz, że to żarty są? W komedii to i gul mógłby księciem zostać. Nie przeżywaj, kurde. Nawet mam pomysł na tytuł. A, jest i Dudu. Geralt, jak wam się udało mnie rozpoznać? Witaj, Dudu.
Słyszałem, jaką skurwiel zostawił ci pamiątkę na twarzy. Czyli wiesz o wszystkim? Spotkałeś Ciri? Nie, ciągle jej szukamy. Geralt! Świetnie ci poszło. Już dawno się tak nie uśmiałem. Jak opowiem chłopakom, to nie uwierzą. Możesz mi wyjaśnić, jak udało wam się z Jaskrem narazić jednocześnie Roivenowi, Skurwielowi i Straży Świątynnej? Nie tak to planowaliśmy. Wiem, że Ciri wróciła po ciebie do Skurwiela. Jak udało ci się potem uciec? Chciałem biec za nią, ale pewnie bym jej tylko zawadzał. Krzyknęła, żebym zmienił postać i znikał stamtąd. Szukałem ich po tym, Ciri i Jaskra, ale jakby wyparowali. Wystraszyłem się i codziennie podszywałem się pod kogoś innego. Zastanawiałem się nawet, czy nie powinienem zmienić się w Ciri, żeby zmylić tych, którzy jej szukali, ale... Ej, Rzed! Czekaj, no, cudaku. Geralt, a kiedyś ty ostatnio widział Cyrillę, he? Dawno, co? 10 lat temu. Tak, dawno. No ja też. Teraz to duża pannica musi z niej być. Dudu, zrób nam przysługę i zmień się w nią. Na chwilę. Geralt? Nie, nie trzeba. Na pewno poznam Ciri, kiedy ją zobaczę. Ja tak tylko pomyślałem, że może byś chciał... Ale chyba nie gniewasz się na mnie, Geralt, co? Nie, nie. Spoko, luz. No, to mi ulżyło. A co z Jaskrem? Udało wam się go znaleźć? Dorwali go łowcy czarownic, ale mamy też dobre wiadomości. Menge nie żyje. Ach, dobrze, że ktoś go w końcu załatwił. Chociaż pewnie na jego miejsce przyjdzie ktoś podobny, o ile nie gorszy. Niekoniecznie. Czuję w kościach, że to może być całkiem przyzwoity jegomość. O czym on mówi? Z twoją pomocą możemy uwolnić Jaskra. I co miałbym zrobić? Będziesz musiał podszyć się pod Mengego i wydać rozkaz przeniesienia Jaskra do Oxenfurtu. A potem my urządzimy zasadzkę w wąwozie i odbijemy go. Zaraz, chwila. Jak ja mam wejść w rolę Mengego? Nie wiem nawet, gdzie trzymają Jaskra. Jaskier jest przetrzymywany na Wyspie Świątynnej. Sam będziesz musiał ustalić, gdzie dokładnie. A co, jeśli to wyda im się podejrzane i zaczną mnie pytać? Założę się, że nikt nigdy nie zadawał dowódcy łowców czarownic zbyt wielu pytań. Na bank. Poza tym jesteś Dopplerem, nie? I jeszcze podobno aktorem. Dasz sobie radę w każdej sytuacji. No, taka edukacja. Jeśli gorąco, możesz na przykład pójść za róg i zamienić się w cyzatą babę albo, bo ja wiem, w Kawkę. Jasne. Dzięki. Nikt nie wie, że Menge nie żyje, więc nie musisz się obawiać, że zostaniesz zdemaskowany. Nikt nie wie. Poza wami. Czyżbyś miał coś wspólnego z pożarem w koszarach łowców czarownic? Powiedzmy, że byłem w pobliżu. Żałuję, że tego nie widziałem. Poradzisz sobie. Wszyscy myślą, że Menge zaginął, więc możesz opowiedzieć im dowolną historyjkę. Moi chłopcy przygotują zasadzkę w wąwozie. Geralt do nas dołączy i będziemy czekać na wieści. Ale jak mam się z wami skontaktować jako Menge i przekazać, że konwój wyrusza? Będziesz musiał coś wymyślić. Zmień się w gołębie pocztowego albo coś. No, wszystko jasne? Dudu, jazda na Wyspę Świątynną. Ja idę zwołać drużynę i czekamy na ciebie, Geralt. Tak. Do zobaczenia w wąwozie. Zaraz, chwila. A co potem? Nie oczekujecie chyba, że zostanę na stanowisku jak Chapelle i tylko od czasu do czasu kogoś spalę dla zachowania pozorów? Nie. Oczekujemy, że po wszystkim przyjdziesz do Szałwi i Rozmarynu, gdzie wszyscy się spotkamy. I narąbiemy jak dzikie borsuki. No, ustalone? To do roboty. Dobra, moi drodzy. Świetnie ci poszło. Nie pomyliłeś się ani razu. A jak ogólnie oceniasz nasze przedstawienie? Publiczność chyba nie wszystko dobrze zrozumiała, ale to normalne. Ważne, że dzięki maskonurom przyszło naprawdę sporo ludzi. Dobrze, że wybrałeś Abelarda do roli księcia. Maksym pewnie by zapomniał o premierze albo przyszedł pijany jak szpak.
Proszę, to twoja garza. Muszę przyznać, że twój styl grania jest cokolwiek minimalistyczny. Pobierałeś nauki w jakiejś szkole? W Kermoren. Minimum środków wyrazu, maksymalny efekt. Dziękuję za pieniądze. Do zobaczenia. Dobra, mój drogi, a wam również już za chwileczkę mówię do zobaczenia. A w sumie nawet nie będę daleko odchodził. Tak. No cóż, cóż mogę powiedzieć? 22.15, czyli jestem 15 minut do tyłu. Specjalnie dla was pociągnąłem. I cóż, mam nadzieję, że spotkamy się jutro. Tak jak mówiłem, jeżeli ktoś z was wie, jak zrobić taki efekt, żeby w momencie przejścia z miejsca na miejsce... Kurczę. Dużo tego. Okej. Okay. Już. No. Jeżeli ktoś z was na takie taki efekt, żeby dźwięk z, powiedzmy, z gry, czy jakiegokolwiek, nie wiem, z jednego ekranu w momencie na przejście drugie zaczął się wyciszać, to dajcie mi znać, żeby było takie ładne wyciszenie. Chciałbym taki efekt uzyskać na końcu, a nie wiem, jak to zrobić. Mam nadzieję, że jakoś mi się to uda ogarnąć. A na chwilę obecną ja wam bardzo dziękuję. No i cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!